Dziękujemy Pani Krystynie, która odgadła, o co tutaj we wszystkim tym chodzi, gdy budują nowy świat, a sprawiedliwości brak, proszę Państwa, że czasy minione, mafie reprywatyzacyjne, że już nie wrócą, miejmy nadzieję, ale człowiek jest niesprawiedliwy od Adama i Ewy, niedoskonały. To wszyscy muszą widzieć, ale nie chcą sobie tego uświadomić, bo wciąż wierzą, że dojdą do jakiejś doskonałości. Bez Biblii, bez prawa Bożego, porządnego prawa, bez Boga, Jahwe, nic nie będzie. Proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Conchita. Tu rozprawiałyśmy o zburzeniu dekalogu, zniszczeniu 10 przykazań, że drugie przykazanie wyrzucono, a 10 podzielono na 2 części. Oczywiście jeszcze wiele innych manipulacji dokonano na przykazaniach Bożych, na dekalogu, ale co to kogo obchodzi? Skoro wszyscy byli źli, prawda? Mówi Pismo Święte. I teraz jak przy tym lichwiarstwie banków jesteśmy, proszę Państwa, to warto powiedzieć, że no ludzie tu w Polsce nie chcą żadnych banków, chcą po prostu zarabiać więcej i żeby nie pożyczać, żeby się nie zapożyczać, nie robić z siebie osła, w sensie, że można byłoby pojechać tam, gdzie trawa rosła. Osła, czyli że płacić, wiesz, 2-3 razy więcej, a banki lichwiarskie tylko na to czekają. Tutaj te wcześniejsze żydowskie, czy to Eurobank, czy inne, one na przykład powiedzą ci nie, no to ty idziesz do innych pożyczek. Te inne pożyczki mówią ci tak, no bo 2-3 razy tyle zapłacisz, a potem straszą, a potem wiesz, nie. Cuda się dzieją, warto może w to wejść, żeby się dowiedzieć, co się dzieje takiego. Także proszę Państwa, chciwość i pazerność, chciwość do pieniędzy nie ma granic. I nie daj Boże być takim człowiekiem, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby Langström Extra. Jesteśmy w Buwie, proszę Państwa. Tam 127 okrąża nas. Jedzie. Nie tu, gdzie trzeba, nie tu, gdzie normalnie. Tylko po prostu skręciło. Państwo zobaczą, jak ludzie sobie na złość robią. Dzisiaj jechałam w przeciwną stronę, 118 chciałam. Nie było dłuższy czas. A ten, który miał być na te 5-6 minut, to normalnie musiał być spóźniony, ale jak bardzo ludzie się denerwują, jak to był jeden taki, na który czekali, a był spóźniony. Także proszę Państwa, wszystko jest do kitu, wszystko jest, jak to mówią, do dupy, bo ludzie są źli. No. I to nie może być tak, że świat będzie się tu w Polsce rozkochiwał w bankach. To nie może być tak. Po żydowsku. To ma być odwrotnie, prawda? Czyli, że nie zrobili Żydzi tak, że zabili Jezusa Chrystusa, krzycząc, że to On, że to On, że to On. Nie oni, tylko On. Bo to trzeba było szybciej pochwycić tego jednego i go zabić. Oczywiście, że to była nieprawda, to był falstart, to był wielki, wielki błąd, że się ludzie poddali faryzeuszom, to było grono faryzeuszy, saduceuszy, a jeszcze potem i politykom, którzy przytaknęli faryzeuszom, że były takie czasy rzeczywiście, że religia wiodła prym, teraz to się kończy. Gdy Babilon Wielki, imperium religii fałszywej upadnie, proszę Państwa, to wtedy raz na zawsze królowie tej ziemi będą mieli okazję, żeby ten Babilon doszczętnie spalić w ogniu, zniszczyć, jak to mówi Apokalipsa, że przez takie jedno słowo, a to on, ktoś krzyknął z tłumu, prawda? No i pochwycono Jezusa Chrystusa, że dupki, głupki, kołki rozporowe, inne pochwyciły, a jak to silne bydlaki, no to gdzie by Jezus nawet się nie bronił, bo przecież wiadomo, że Jezus Chrystus nawet i po to przyszedł, żeby oddać swoje życie doskonałe. A ten On to był człowiek doskonały. Ten On to był Syn Boży. Przecież o tym dobrze wiesz, prawda? Także nie myśl tak odwrotnie, po żydowsku, że to On, to On. Myśl, że to oni są winni. Oni są, wszyscy zgrzeszyli co do jednego, Biblia mówi. Nie mówi Biblia nigdy w ten sposób, że to on, że to on. Także zauważ, jak źle mówią mohery, bo tu w Warszawie nie ma ani prawosławnych ludzi, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy są mohery. Jak źle myślą, postępują, robią.